Cześć kochani, witajcie po długiej przerwie. Dzisiaj jesteśmy znowu na zawodach na Wyspie Puckiej, naszej ukochanej szczecińskiej. Najlepsze łowisko na świecie. Na zawodach z cyklu Grand Prix okręgu spławikowych drużynowych. Dzisiaj mamy taką wodę stojącą. Jest lekki na razie wiaterek, ale ma się troszkę wzmóc. Moja taktyka lekka cofka. Lekka cofka, tak. Podobno woda nie płynie. Zobaczymy zaraz. Moja taktyka dzisiejsza jest taktyką bolońską. Będę głównie łowić na bolonkę. Taki mam zamiar. Wczoraj troszeczkę przetestowaliśmy ten patent i się okazuje, że to dało fajne, grube płotki. Zobaczymy, czy dzisiaj się to powtórzy. Mam w razie czego rozłożone dwa baty, więc będę się nimi w razie czego ratować. Jeśli chodzi o towarek, to tutaj jest zanętka. Zanętki 10 litrów, pół na pół zrobione jest. Zamelasowana. Pyszna na pewno. Glina. Też 10 litrów i... Bardziej rozpraszająca czy wiążąca? Bardziej wiążąca jest. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale jest też trochę takiego minerału płciowego, więc mam nadzieję, że będzie smużył. I robactwo. Mam głównie topione białe robaki, zamelasowane pinkę topioną, kasterka i dendrobenę. Nie mam jokersa i ochotki. Tutaj nie chcę łowić tym sposobem ze względu na dużą ilość okonia i nie chciałabym go mieć w łowisku. Zobaczymy, czy to dobry pomysł. No i tyle. Idę gruntować w takim razie, bo jeszcze mamy półtorej godziny. O 10 zaczynamy, także kupa czasu. Idę sobie pogruntować, a Michał idzie robić wywiady. Jesteśmy. Karola i Andrzeja, właściciel Centrum Wędkarskiego NEMU, głównego sponsora tych zawodów okręgowych. Pod nieobecność Krzyśka Nowaczyka zasilił szeregi naszego teamu, także wiążemy wielkie nadzieje. Zwłaszcza, że pan Karol tutaj wygrał ostatnie Grand Prix na Sicinie. Jest wicemistrzem okręgu, czy drugim wicemistrzem? Drugim wicemistrzem. Także jest forma w tym roku. No, po 12 latach niełowienia na spławik, to jest... Tego się nie zapomina. No, tu losowanie dzisiaj nie jest najszczęśliwsze, bo mamy spar, ale jest znowu taka dziwna sytuacja, że rzeka Odra dzisiaj praktycznie stoi. Łowimy jak w jeziorze. Tak, przyjechaliśmy na łowisko, wiatr wiał tak pod prąd, także lekka cofka jest. Ma niby wody przybyć o 5 cm w czasie tury. Na razie woda stoi całkowicie. Jest to anomalia, jeśli chodzi o ten odcinek Odry. Coś może o taktyce? No trzeba troszkę zmienić, bo zawsze tutaj łowimy cięższymi glinami, bo jednak zawsze woda płynie, a dzisiaj woda stoi. Więc trzeba to wszystko chyba troszkę inaczej podać. Zobaczymy, co pokaże waga, ale łowienie będzie na pewno inne niż do tej pory. Nie ma zbyt wiele ryb, więc dużą wagę przywiązuję do maczówek. Myślę, że trzecia i czwarta godzina to będzie łowienie odległościówką. Aha. Coś może o budowie zestawu maczowego? O budowie nic nie mogę powiedzieć, bo wędki mam pożyczone. Od Andrzeja Lubasiewicza dostałem. Bo po wczorajszym treningu musiałbym się wracać do domu 140 km po maczówki. Ale Andrzej stanął na wysokości zadania i dwie mi pożyczył. Myślę, że będzie o wiele trudniejsze łowisko niż zawsze, przez to, że woda stoi. Ryby nie będą tak chętne do pobierania i szybko się nasycą. Po treningu wiemy, że te ryby duże są dosyć. Tak, wczoraj brały płotki, krąpie. Średnia waga to była 150-200. Kurczę, będzie utrzymać te ryby. Ale z czasem, z każdym 10-15-minutowym odcinku czasowym to gasło w oczach. Ryby się nasyciły, przez to, że woda stoi. Mhm. 36 seniorów
dzisiaj po 12 na sektorze, 5 juniorów, 6 kobiet, także frekwencja dopisała. Na razie pogoda też dopisuje. No co, no zobaczymy, no. Grunt jest z 2,5 metra do 3. Na jaką tyczkę? 11,5. Mhm. Tak jak wolno, nie? Nie mogę dalej. Tak. No i co? Zobaczymy, jak ci się pójdzie. Słyszałem, że jakiś tam dołek wymacaliście mały? Dołek nie, po prostu dno mi zjeżdża w pompowiska i troszeczkę w prawo. Więc będę musiał podać kulę tak, żeby mi nie zjechały w trakcie łowienia. Więc dzisiaj tylko z kubka podaję, nie z ręki. Tak. Żeby było ładnie wszystko w miejscu. No i co? I damy z siebie wszystko, nie? No, powiem ci tak, wczoraj w tym miejscu dokładnie trenowałem, Zosia obok, tu miałem 2 godziny 22 ryby siatkowe, ale 40 okoni w tym, jeszcze dodatkowo. No okoni nie da się pozbyć w tym łowisku praktycznie, nie? No ciężko jest, bo ta większa ryba tak nie chce podchodzić pod tą skarpę i płoszyć tych okonków, ale miałem też taką jedną 400 gram płoć, ale tutaj przewaga łowienia daleko była widoczna, nie? To się łowiła na 20 metrze i odległościówką? Bolonką. Mhm. I miała 46 ryb, nie dość, że dwa razy więcej ode mnie, to jeszcze dwa razy większe. Także przełożenie 1 do 4 było dla bolonki. I tak wygląda Zosi stanowisko. I jest sygnał do nęcenia. Zosia ma jedynkę wśród kobiet, także jest mały bonusik na starcie. Trzeba teraz to wykorzystać. Zosia tak zrobiła 16-18 metr tej bolonki. Tam już jest za spadkiem, także już na blacie głębokim. Celne, ładnie. To jeszcze na treningu sprawdziliśmy, to jest taka odległość, której Zosia może spokojnie sobie z ręki podawać celnie. No przy dalszej odległości już by musiała z procy, co jeszcze tak nie umiemy do końca celnie podawać. Jest! Jest pierwsza ryba i ładna. O kurde, piękna płoć. I jest. No płoć na 300 gram minimum. Także oby tak dalej. Przy takich rybach naprawdę nie trzeba ich łowić dużo, a wagę dają. Piękne. I zaczynamy odliczanie. 1. 2. I jest piękna rybka. Piękna płoć. Na razie ciutkę poniżej oczekiwań, dopiero 6 ryba. No ale dwie naprawdę fajną wagę dają. To taka z 250 gram. No Zosia troszeczkę mocniejsze kule jak wczoraj zrobiła, bo na treningu się parę kul rozpadło w czasie rzutu. Może troszkę za tęgie te kule, ale zaczną pracować i na pewno ta ryba podejdzie. Pół godziny za nami, 10 ryb i tak zaczęła ta ryba napływać. Zwiększamy tempo. Już chyba branko jest. Aj, nie trafione. Tu pani Ewa ma z boku
No ciężkie stanowisko, zaczep. Szybko ryby holować, żeby nie wchodziły ten zaczep. Parę zestawów, parę przyponów poszło i już jest piękna ryba. 11. No nie taka ładna, ale krąpik, żyletka. Pani Ewa Zaczek, pani Maria, słyszeliśmy, walka z okoniami. Do tego Zosi na szczęście tych okoni nie ma na tym dystansie. Głównie z tego powodu też ta daleka linia, żeby wyeliminować te okonie. Tam trochę większe ryby się kręcą i płoszą te okonie. Cenne rady od legendy okręgu RO, pan. Na razie jest poniżej oczekiwań, 13 ryb. Jakby trochę za mało, jakby trochę za małe te ryby też. Podmiany do wczorajszego treningu. Nie masz suchej zanęty? No i tak mam taką przesuszoną dosyć. Tak? No. Tak, żeby od dna pracowała, wiesz, ku górze. Całkowicie suchą dosypać trochę, wiesz? I kuleczka. O, widzisz, mądra dziewczyna. Tylko nie taka dużo, nie tylko dużo. Nie ściskaj tak mocno. Ale to ja nie dorzucę mniejszą. Nie? To ci nie starczy zanęty. Masz? 17. Nie wytrzymałaś, to szybko. Nie, bo nie wtórowałam. I kolejne persony odwiedzają stanowisko. Bartek Biba, Misz Federa, jedynka tegoroczna. Federera, tak jest. Wiadomo jak to na kamieniach. Sporty wodne. Przytnęła ładna płotka. 14 ryb. Trochę mało. Ale może to się wszystko rozkręci. Trochę wiatr siada. Woda przybiera w oczach. Dużo okonia w łisku. Opowiadaj. Minęła godzina i mam pierwszą płoć. I 650 okoni. Oj. Na zocha kosi. Nie ma tego, co się spodziewaliśmy. 17 ryb dopiero. 11 ryb? 17. Ja mam może 4. Wyjeżdżam i już na pieniądze mam. Proszę powiedzieć, co zawodnik twój łowi? Płotki łowi. Płotki łowi? Płotki łowi. A u was tam sektorze jak? Głównie okoń. Naprawdę? Tak. No to bardzo dobrze, no bo się naprawdę nie mogą przebić przez okonie, nie? Aż tak jest? No. Kubeczki, kubeczki. Punktowe nęcenie. No. Jak do mieszka Bedera poszedłem, to normalnie teraz nawet widzą. Tak.
metr jest zasłonięty od wyspy. Aha. Jak wyniki? Krew, pot i łzy. Tak. Coś łowię, ale to jest takie dzisiaj szarpane. Troszkę lepiej, troszkę gorzej, troszkę krąpi. Potem seria płotek. A jak z dystansem? Nie próbowałem, bo są ryby cały czas pod tyczką. Coś tam wrzucam do tej siatki. To chyba nie jest źle. Na C-sektorze okoniowisko same, nie? Tak? Nie mogą się przebić. Ja tutaj miałem na początku płotki, a teraz krąpię, nie? Dzięki. Tak jest. Wyniki nie będą za duże. A Zosia jak? 20 ryb. Ale to i tak na tyle konkurencji to i tak jest dobrze, nie? To i tak jest dobrze? Tak. Ja teraz mam słabszy moment, bo przemęciłem, wiesz? Napędzały się. Co? No widziałem, tam się broni wzdręgami przy brzegu. No to jak już się Patrycja wzdręgami broni, no to musi być kicha, nie? Tak. Ja miałem taką serię dobry moment, wiesz, ale przeszarżowałem zamęcaniem i od razu klękło. No. Mhm. Teraz trzeba odcierpieć swoje 20 minut. No i odbudować, nie? Godzinę miałem dosyć dobrą, a teraz jak się zaczęła trzecia, to a tu was naprawdę nie wieje, fajnie. Ale z tego co widzę, to najrybniejszy sektor będzie ten. Ten tutaj? Tak. Ja tam słyszałem, że Mietek dobrze łowi na otworu. Piękna płotka. Wyrakowa. Materiał z rybami 40 minut zostało. Lekkie poruszenie, bo weszły ryby. Dwa krąpie weszły. Żyletki. Ale prawdziwe. Yeah! Yeah! 20 ryba. Plocen. 20
ta ryba, straszne. No. Co myślisz o kuleczce, Sosia? Myślę o kuleczce, ale trochę się boję straszyć stamtąd. No tam nie ma za bardzo co straszyć, ale... Jak? Trzy ryby, cztery, tylko jedna nie spadła. Zaraz to... Ja... Pomału, Zosia, kurwa. Ale płotka ładna. No. Jest, kurde, jest. Oczko, Zosia, oczko. Co z tego będzie? Jak tam trzeci trener? Dobrze. Nie, dobre, dobre rady. Mili Państwo, piąty zawodnik w Polsce, w fiderze. Niedługo będziemy go tylko z kurzepą widzieć na zdjęciach. Yo, yo, yo. Yo, yo. Dajesz, dajesz. I komisja sędziowska będzie ważyć u Zosi ryby. Czy zero mamy? Jest nawet 4 zaraz. No to o to chodziło. To dla mnie. Misiatką jest 3,585 do pobicia. Nie, to myć. 2 kilo mamy max. No to w pierwszej piątce będziesz. No, no. Jeden został. Bez żadnego karnego punktu to. Czyli na razie. A dlaczego chciałabyś dostać karny punkt? Ja bym nie chciała. Ale to żadna przyjemność dla mnie. To ja wiem. Dać ten jeden punkt karny. Ale takie pytanie, dlaczego chciałabyś dostać? Nie ma to pani. Kontrabandy nie widać. Nie widać. Tysiąc osiemset osiemdziesiąt. I czwarte miejsce. Tu? Tak, no tam. O, dzięki piękne. I teraz rybki oddaję. Tak. I prosimy umyć tam. Ale ten. Zrobimy tak. Nie. A, ja mam umyć, dobra. Bardzo prosimy, jakbyś była taką przyjemna. Słuchajcie, kończymy dzisiejsze zawody. Dzisiaj niestety bez pucharu, już po koronacji, także nie trzymam pucharu, tylko wodę, bo się odwodniłam strasznie. Łowienie było bardzo trudne dzisiaj, bardzo mało ryby było. W seniorskich sektorach trochę połowili, ale też głównie chyba w sektorze A, czyli trzy sektory za nami. Było bardzo dużo konia, ciężko było się od tego konia opędzić i złowić jakąś inną rybę. Odległościówka myślę, że i tak wypaliła, bo próbowałam batem bliżej łowić, tam w ogóle ryby nie było na odległościówce. Tak naprawdę w pierwszej godzinie najwięcej, a później gasło, powoli gasło i ciężko było cokolwiek wymurzyć. Troszkę się później odsunęłam dalej i tam dalej jeszcze parę rybek dołowiłam. Ale dzisiaj czwarte miejsce w sektorze, także też nie najgorzej, mogło być gorzej. Jeszcze jedna tura Grand Prix przed nami za jakiś miesiąc, pewnie znowuż tutaj na naszych wspaniałych kamieniach, także może się wszystko zmienić jeszcze, zobaczymy. Do zobaczenia.